Montarek Andrzej Wita. Powiem wam taką rzecz, którą możecie uwierzyć lub nie. Dla mnie to jest w sumie nieistotne. Dla mnie najważniejszy jest przekaz do dzierżawcy. Patrz, synku, ja to mam kartę telefoniczną, wiesz? Tak, mam kartę. Jestem komandosem. I dostałem teraz rozkaz. Mam weźnąć wszystko to gówno, co donosi. Także sobie tam zabarykaduj się, bo was... Jak was nie weźmę, to was wysadzę w powietrze po prostu. Wiesz, dlaczego policja tu była i nic mi nie zrobiła? Bo się bała. Bo się po prostu bała, bo już wszystkie śpiochy, takie kurwa, jak filozof, zostały uruchomione. Do zabijania ludzi. Do gnidów zabijania, kurwa, które są przeciwko Polsce. Przeciwko Polsce. Właśnie. Nie chodzi o żadne pieniądze. Jakie pieniądze? Chodzi wyłącznie o donosicieli. Gontarek Andrzej pozdrawia. Ze stwórcą na razie. Ja jestem właśnie taki śpioch. Wiesz? Który jak ty mi dałeś z główki, to ci nie oddał. Bo mi nie było wolno. Później miałem chęć cię stłuc. A w tej chwili mogę cię zabić. Mam takie prawo. Konstytucyjne prawo nadane przez prezydenta Polski. I teraz sobie pomyśl, co mam zrobić. Mam tam parę rzeczy przygotować i zanim to przygotuję, później mam iść spać i się zastanawiam. Co z wami zrobić? Czy was pozarzynać, czy niekoniecznie? Ja się jeszcze na razie waham, jak baca. Po prostu się waham. Bo wy mi nic tam przeciwko Polsce nie zrobiliście, poza tym, że kupowaliście wszystko co zachodnie. Ale to już nieistotne, nie moja sprawa. Gontarek Andrzej jeszcze raz pozdrawia ze stwórcą na razie. Śmieciorze. Naprawdę, że to trzeba mieć stałowe nerwy.